W ostatnim odcinku szykowaliśmy sobie prezenty na święta, a w dzisiejszym odcinku, jak widzicie, przenieśliśmy sobie łóżka do magazynu. Zaraz wam odpowiem, dlaczego tak się stało. I słuchajcie, dzisiaj wraz z Zakrzakiem będziemy oczywiście szykowali prezenty dalej, bo to trzeba zrobić do świąt, ale głównie w tym odcinku będziemy zdobić nasze... taką naszą mini wioskę. Ja bym tego miastem nie nazwał, albo miasto będziemy budować już niedługo. Pisaliście bardzo fajne nazwy, a ty, Zakrzak, myślałeś o tym, czy jeszcze nie? Ja właśnie najciekawszą nazwę, jaką przeczytałem, to Zakrzakowice Rafowice. Ej, dobre. Bardzo fajne. Ej, a jakby zbudować dwa miasta? Ale dobra, na razie zostawmy sobie to na kolejny etap. W dzisiejszym odcinku będziemy szykować sobie, w ostatnim odcinku zrobiliśmy bałwana, a w dzisiejszym odcinku będziemy sobie szykować lampki i tak dalej, i tak dalej. Będziemy to jakoś ubierać, żeby było w miarę świątecznie. No to co się ze świętami kojarzy, Zakrzak? Co ci się kojarzy ze świętami? Prezenty, choinka i pierogi. Pierogi? Czemu pierogi? Z grzybami czy z mięsem? Z serem. Serem? Co, wy nie macie takich? Pierogów? No mamy, ale no nie na święta. W sensie na święta to się rybkę je, jakiś takie barszczyk czerwony, ale to sobie zostawimy na Wigilię. Słuchajcie, sprawa wygląda tak, że w ostatnim odcinku, gdy szykowaliśmy sobie prezenty, oboje zginęliśmy i tak, Zakrzak, chodź ze mną, weź kilof, bo jesteś mi potrzebny do pewnej rzeczy, także proszę cię, zabierz tam kilof i chodź ze mną, bo tu na dole gdzieś po... Ej, o dobra, jest tam. Gdzieś powinien być właśnie... gdzieś powinien być zakupany mój plecak, bo zbugowałem się, to mi wpadło właśnie w tą skałę. Ja nie mam kilofa, nie mam nic i musisz go wyciągnąć dla mnie. Zrobisz to dla mnie? Chyba będę musiał pobrać za tą malutką opłatę. Coś fajnego musisz mi dać. Jaką opłatę? Dawaj tu, gościu. Wykop mi to bardzo szybciutko. I tak, będziemy mieli rzeczy podstawowe i sprawa też wygląda w ten sposób, że musimy się zastanowić, z czego będziemy mogli sobie zbudować ozdoby, ponieważ, no jak wiecie, będziemy mogli to robić z lampek, z podstawowych klocków porobimy być może jakieś prezenty. Tylko najgorsze jest to, że tak naprawdę nie mamy tutaj żadnych... No dawaj, 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 kop, 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 człowieku, dawaj, dawaj, co ty robisz? Już, czekaj, bo mi się skończył kilof i drugi muszę, o, dobra. Dobra, no to mamy swój plecak, słuchajcie, tutaj mam pewne rzeczy, ej, ty nie podglądaj. I nie zabieraj tu nic, bo tu są prezenty dla ciebie. Ja muszę to wsadzić do skrzynki, bo udało mi się ostatnio przynieść bardzo fajne rzeczy z pewnego miejsca. Jestem ciekaw, gdzie był Zakrzak. Mam nadzieję, że nie był w tym samym miejscu. I słuchajcie, sprawa wygląda w ten sposób, że mamy klocki podstawowe. Klocki podstawowe są... Czekajcie, gdzie te klocki podstawowe? One będą gdzieś tutaj. Dobra, mamy takie klocki podstawowe. Mam nadzieję, że za niedługo dostaniemy kolorowe. Bo bez kolorowych, no to wszystko będzie wyglądać tak smutno. Smutnie? Smutno? Nie wiem, jak to odmienić. Także tak, tu jest skrzyneczka. Ja sobie wsadzę te prezenty, które mam. I tak, mam coś takiego. Aha, w sumie wy mieliście nie wiedzieć. To może ja nie będę tego pokazywać w tym odcinku. Po prostu przerzucę tutaj rzeczy, które... O, ej, w ogóle ile ja miałem drewna. Tutaj jest główny prezent dla Zakrzaka. Tu pochodnie sobie weźmy. I tu mamy, bo to jest pierwszy raz udało nam się to zdobyć. Przynajmniej mi się to udało pierwszy raz zdobyć. Wiem, że to było dosyć łatwo zdobyć. Dlaczego ja mówię cały czas zdobyć? Napiszcie w komentarzu zdobyć. Co ty tam robisz? Tutaj jest prezent, nie otwieraj tego. Halo, halo, halo. Dobra, otwieramy, czekaj, muszę sobie tu wejść. Zabieram, dobra, zabieram, nie ma prezentu. Nie, no nie okay. nie będę, spokojnie. Ulepszmy sobie może wioskę, bo z tego co widzę... A, nie mamy tutaj pewnych rzeczy, więc tego nie możemy zrobić. Ogólnie tak, co do Lego, to dostałem paczkę od Lego. Bardzo dziękuję Epicowi i bardzo dziękuję The Lego Group za paczuchę. Jak jej nie widzieliście, no to... Na koniec wam pokażę może. No i może wam pokażę w tym odcinku tą paczkę, więc oglądajcie do końca. I tak, Zakrzak, fajnie by było, ja ci muszę rozdać robotę. Fajnie by było, żebyś ty skończył tą chatę, bo Zakrzak w pierwszych odcinkach zaczął to, a już mamy chyba 13 odcinek. Pechowy w sumie. I Zakrzak dalej nie skończył tego domku. Nie wiem dlaczego. Co jest z tą, Zakrzak? Ponieważ to jest, można powiedzieć, to jest sztuka, wiesz? To jest sztuka. To jest sztuka. Aha, to jest sztuka, dobra, no to rozumiem. Zobaczcie, ile mamy łóżek tutaj. A, miałem opowiedzieć, co się stało z łóżkami. To ja będę szykował sobie rzeczy i będziemy sobie budować, a ja wam opowiem. Słuchajcie, ogólnie sprawa wygląda tak, że żeby był dzień, trzeba położyć się w łóżku i wyjść z serwera i tak też zrobiliśmy w tamtym momencie, tylko Zakrzak oczywiście zginął, bo on zawsze jak wychodzi z serwera, to ginie. To jest dziwne, ale ja zawsze jak się loguję, to zawsze muszę szukać plecaka i to jest...
To jest trochę dziwne. Ja tutaj zbieram skałę i z tych skał zrobimy sobie prezenty. Zaksza, co chcesz budować, powiedz? Co chcesz budować, powiedz mi? No powiem ci, że ja bym chyba zbudował... Co ja mogę tutaj zbudować? Może jakiegoś cukierka czy coś? Bo to świąteczne ozdoby, prawda? Tak, tak, tak. Czyli tak, żeby to wyglądało w miarę świątecznie. No ale tak jak wiecie, no nie mamy kolorowych rzeczy. I patrzcie się, po 5 minutach zapada noc. Tu dzień trwa 10 minut prawdopodobnie. Chyba tak, nie? Jakby wyglądało 10 minut? 10? 10? 12 być może? Bo jest 6 minuta tego odcinka i już się zrobiło ciemno. No, ja nie rozumiem, dlaczego tak się dzieje. Słuchajcie, także przechodzimy do budowy, czyli Zakrzak robi cukierka. Ja mogę zrobić prezent i mamy tak, szary klocek do prezentu, no być może on będzie spoko. Ale mamy też lampki, musimy dzisiaj polampkować wszystko i pooświetlać. Ja zastanawiam się tak w ogóle, jak ja mam zbudować tego cukierka, ale postaram się, żeby to jakkolwiek wyglądało, wpadnę na jakiś fajny pomysł. Ja myślę, że dobrym pomysłem byłoby w ogóle ulepszenie wioski powoli, żebyśmy mieli te nowe schematy. To będziemy mogli więcej budować. Właśnie musimy to zrobić, No ale święta tuż, i zaczynamy dzisiaj tutaj... Oj, muszę sobie to wybudować w ten sposób. I zaczynamy tutaj... Z dupki, dobra, proszę bardzo. Na pewno ten klocek nam się teraz przyda. A jak ja mam zrobić kokardę? Masz jakiś pomysł na kokardkę? No, obawiam się, że jest to chyba niewykonalne. Chyba. A, ja mam pomysł, patrz, czekaj, tylko muszę... O, damy ta... O, patrzcie się, no widzowie, no to jest idealnie. Napiszcie w komentarze, jak wy byście to widzieli. I właśnie, pamiętajcie, że odcinki co drugi dzień u każdego, czyli kolejny odcinek będzie u Zakrzaka, więc pamiętajcie o tym. I jeszcze jedno, zostawcie łapkę w górę, bo to jest bilet do tego odcinka, więc zostawcie teraz łapkę w górę. Dużo łapek w górę ogólnie zostawcie w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się uda. Weźmy sobie tutaj, rozwalmy sobie ten klocek, proszę bardzo. Pyk. Mamy to. Weźmy sobie tą skałę. Dawaj mi tą skałę. I dołóżmy sobie ten klocek. O, dobra, w ten sposób. Mamy to. Wydaje mi się, że to może być dobre. Trochę to wygląda jak szara kupa. Tobie okay. Zakrzak, jak idzie? Ojejku, powiem ci, że źle, dlatego że nie do końca wiem, jak mam się za to zabrać. Może ja bym zbudował coś innego? Może na przykład, nie wiem, co mogę, świecznik? No dawaj, możesz jakieś oświetlenie. Ja tutaj parę prezentów zbuduję, ale no... Widzowie, ciężko się buduje, naprawdę tutaj w Minecrafcie by było dużo, dużo lepiej to wszystko zbudowane. I słuchajcie, dajcie znaka, bo ja się tak zastanawiałem, że jak już prowadzimy Lego, to moglibyśmy też ponagrywać coś z Minecrafta. Być może to też by było fajne, napiszcie, czy byście chcieli coś takiego. Ja ogólnie muszę lecieć po granit, potrzebny mi jest granit. Tylko czy my mamy granit? Pewnie nie. Mamy, ja zebrałem 100, 102 skrzynka w magazynie po lewo. Proszę bardzo. Tak, tak znam to, co mamy w domu. Co ty gadasz? Ej, to mega dużo, mega dużo. Ej, a w sumie mam plan. Mam fajny plan, tylko musimy sobie tutaj drugą skrzynkę otworzyć. Mamy 30, no i pięknie. To ja może tutaj wrzucę moje całe drewno na razie, bo go nie używam. Lecimy dalej z prezentem, tylko nic tutaj u mnie nie widać. Weźmy ognisko, zrobimy, tylko znowu potrzebne mi jest drewno, które zostawiłem. Więc źle zrobiłem, że dałem całe. Dajmy sobie 50 do ekwipunku i... Zbudujmy sobie ognisko tam, bo tam nic totalnie nie widać, totalnie nic. Ja ogółem biorę się teraz za budowę. Ej, mam nadzieję, że mi to fajnie wyjdzie. No, mi to tak zbytnio nie wy... Ej, a czekajcie. Patrzcie się, drewniany kij, proch. Co ty tam masz? No, mam tutaj już rzeczy na Sylwestra, stary. Będziemy... O, chłopie, co tu będzie... Ale tu się będzie działo. Dobra, słuchajcie, budujemy dalej. No, mamy tylko i... Dlaczego mamy tylko takie rzeczy? Dobra, lecę dalej. Jeszcze potrzeba mi tego? Nie, to jest za duże. A, jest trochę lipa za krzak u mnie. Mówisz, że jest lipa? No, a u mnie jest... No, powiem ci, jest nieźle, jest naprawdę nieźle, że tak to ujmę. Ja muszę rozwalić swój cały prezent, bo wpadłem na fajny inny pomysł i muszę sobie zebrać cały ten granit w takim razie. Po 2 granitu z tego leci, bardzo dobrze, zabierzmy sobie tak. I teraz tak, czy to mamy dobrze wszystko pobudowane? Wygląda na to, że nie, bo tutaj musimy dostawić. Teraz tu na dole, aha, to się nie wybuduje tak na dole. Czekajcie, wybudujemy, dobra, wybuduje się. Jeszcze troszkę. Aha, nie wybuduje się. Musimy tu iść od dołu w takim razie. I tak. Dobra, rozwalmy sobie teraz to coś. Ja już chyba pierwszy prezent będę miał. Nie wiem jak ty. Ale jaki prezent?
A, bo ty budujesz prezent. Ja mówię, co? My dzisiaj jakieś prezenty mamy robić? No ja tutaj buduję takie lampy, nie? Świąteczne lampy robię. Gdzie? Ej, ja to muszę zaraz iść zobaczyć. I w sumie, ej, mega pomysł, tak szczerze. To możesz oświetlać, ja tutaj buduję cały czas ten prezencik. Tam położyłem źle, przez co nie będę mógł tutaj wybudować, więc musimy to rozwalić. Ej, niezły ten prezent, tak szczerze. Ej, farmer, chodź mi tutaj pomóż. Dzięki byku, bardzo dziękuję. I ten ogródek nasz pasowałoby coś z tym ogródkiem u nas zrobić, bo zaczęliśmy go budować i tak nie za bardzo go rozbudowaliśmy dalej. No, posadziliśmy 3 nasionka, więc no, nie mów, że nie, no, ładnie pobudowaliśmy, super jest. Ekstra. Ej, u mnie jest prezent, no... No widzę, napiszcie, co myślicie o tym prezencie. Napiszcie, no w miarę coś tu będzie przyszykowane. Idę do ciebie zobaczyć, jak ci poszło, bo mam kolejny plan. Zaraz będziemy budować kolejną rzecz. Co ty tu robisz? Wow, ty! Ej, mega! A, widziałeś? Widziałeś, jakie tutaj fajne? Dobre, co? Ej, mega to wygląda. Dobra, stary, ja też tutaj może coś podoświetlam. Co potrzeba do tych świeczek? W sumie to tylko pnącze, które leci... No mamy tego chyba w skrzynkach trochę. Trochę podoświetlam też ogniskiem, co ty na to? Zawsze to będzie lepiej. A może by jakby jakieś mury wybudować i na nich jeszcze świeczki? No, no moim zdaniem będzie trzeba to zrobić, no jak najbardziej. Takie rzeczy właśnie różne, ciekawe. No to w takim razie... Tylko nie wiem, dlaczego zawsze to się tak zabiera jak... Aha, dobra, teraz już będzie git. Zróbmy sobie może... Czekajcie, tu się nie da. Gdzie by zrobić ten mur? Gdzie by tu zrobić wejście? Dobra, może dajmy sobie tutaj. Aha, bo to trzeba całe teraz budować. Zapomniałem o tym. Okej, okay, co mam zrobić? Okej, okay, F. Dobra, mamy pozostałe fragmenty i budujemy. Jedna tu, druga tu. Mamy to. Ej, dobrze to wygląda. Ty budujesz tą palisadę teraz, taką? A, stwierdziłem, że zrobimy wejście, tylko... A, to ma być tutaj, proszę bardzo. Taką bramę robię. Bramę, no, do miasteczka. Okej, okay. Ej, dobre, a ty wiesz o tym, że... A, to jest brama... A, czekaj. A to jest ta brama? Bo... No, a co? Nie rozumiem. Czekaj, czy... Ja też nie. O, zginąłem. Jejku. Ej, bo jest brama w schematach jak coś. Taka brama. A to nie jest to? Czekaj, no pój... No nie, no na pewno jest... nie. No to... No ja. No nie, no Rafa, no co ty? No to... Patrz. No to znajdź. Pa. Czekaj. A, to jest... Aha, no, słucham. Dobra. Widzę. Tak właśnie jest. Dawaj tu świeć, musimy to, tą wioskę naszą, tą mini miasteczko doświetlić. Ej, ukończono? A czemu to... Aha, nie ukończono, to kolejny etap i teraz lecimy z tym. Dobra, proszę bardzo, kolejny etap. Ej, mega fajnie to będzie wyglądać. My w końcu musimy wybudować nasze miasto. Zakrzak. W końcu musimy coś tu zrobić, bo to jest dramat ogółem. W sensie my mamy obóz, a nie miasto. To nie jest miasto, to jest takie obozowisko, można powiedzieć. Z namiotem, wiesz, co się jest na chwilę. To wiesz co, ja pociągnę tą bramę dalej. W sensie, może nie tak pociągnę bramę. A gdzie to w ogóle... Czekajcie, bo jest brama, to powinny być jeszcze elementy og. To jest na gwiazdce, tutaj to będzie. I czemu to się buduje niżej? Jak myślisz? Aha, już wiem czemu. Ja na razie rozkminiam, czemu my nie mamy... W sensie, czemu mamy dostępną palisadową bramę, a czemu nie mamy zwykłego płotu? Takiego muru, może w ten sposób. Że muru? No bo do tego potrzeba nam chyba pozbierać te kamienne płyty, no nie? Tak by to wyglądało, chyba. No nie, ja nie mam schematu, więc ci nie powiem. Aha, no ja też nie mam schematu. No to w sumie może nie odblokowaliśmy jeszcze czegoś. Być może trzeba stanowiska ulepszyć i na tych stanowiskach jak ulepszymy, to dopiero wtedy będziemy mogli. Pewnie tak. I pewnie jak wioskę ulepszymy, to wtedy, wiesz? Tak mi się wydaje. Okej, okay, ja sobie tutaj troszeczkę dalej... Aha, tu się nie da budować. Nice. Jak możesz, to doświetlaj. Doświetlaj tą bramę. Proszę bardzo. O, źle wybudowałem. Muszę to rozwalić. Bardzo dobrze. Tutaj, proszę bardzo. Także no co, no, prezencik jest... Świeczki są? Aha, bo ty budujesz tam dalej. A myślisz, że to ci się zgodzi później, czy nie? Pewnie nie, ale tak pomyślałem, że zbuduję też drugi. Chociaż, ej, nie, ja to dobrze wyliczyłem, idealnie, co do milimetra. Myślisz? Tak? Zaraz sprawdzimy.
zaraz zobaczymy. Być może, ale wydaje mi się, że troszkę tam coś nie będzie grało. Tak mi się wydaje, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. No to w takim razie ja będę przyznawiał dalej tymi świeczkami. Tylko te świeczki mamy... one są tutaj i co do nich jest potrzebne? Wiklina, okej. To weźmy sobie, otwórzmy, czekajcie, otwórzmy sobie to. Bo powinniśmy mieć te pnącza, gdzie one będą. Czy ty wykorzystałeś wszystkie? Nie, tych pnącz mamy całkiem sporo. Tak mi się przynajmniej wydaje, że powinno być ich dużo. Tu jest 11 na przykład, o, w skrzynce, tu skaczę. Dobra, już, bo ja jeszcze sprawdzam te, już do ciebie idę. Dobra, no to będzie zawsze 11 świeczek. No i jedynie możemy to tak zrobić. Ja się dziwię, że Lego nie dodało nic świątecznego. No bo można by było, nie wiem, świąteczne jakieś różne rzeczy porobić. A tu nie bardzo się z tego da. Także weźmy sobie może, czekajcie, co my tu musimy teraz zrobić? Buduj i potrzebna mi jest świeczka. Dobra, i tą świeczkę, czy ją się da dać na górę? Ej, da się, pa! Pan dokładnie na sam szczyt. Tak? Na te takie bolce? No na to wygląda, że tak. Czekaj. O, tutaj się da dać. No trochę krzywo, ale jest zawsze coś. Zawsze coś. Stos. Mi się podoba. Szkoda, że nie ma świeczek jakichś. Tu się nie da, tu się nie... O, dobra, tu się da. Jeszcze trochę. Czy one się kończą, czy nie? Czy one się już tak będą świecić cały czas? Wydaje mi się, że będą się świecić cały czas. Tylko czy one dają w ogóle jakiekolwiek... Czemu one są takie krzywe, co? No właśnie, nie wiem. Co? Tylko czy one dają światło w ogóle? O, było przez chwilę. One chyba, no może dają leciuteńko światła, ale to jest chyba mega niedużo. Ty, dobudujmy tą bramę tu do końca, dobuduj ją, połącz. Będziemy mieli takie, wiesz, wejście. I w kolejnych odcinkach będziemy w końcu to nasze miasto rozwijać. Co tam zrobiłeś? Patrzę się na twój prezent. Ej, Zos? I mówię, ale mocny prezent. Budzisz się rano i widzisz takie coś pod choinką, co robisz? Ej, no przecież ładnie. Dobra, słuchajcie, robimy wojnę na prezenty za niedługo. Będziemy mieli 20 minut i będziemy, kto lepiej zbuduje na kreatywnym świecie. Wydaje mi się, że to będzie dobry pomysł na odcinek i zobaczymy, cwaniaczku, co wybudujesz wtedy. Jestem ciekaw. Tylko jakby były kolorowe klocki, a to szare, brązowe, to takie kolory ponure. No niestety, ale prawdopodobnie dostaniemy. Ja idę jeszcze przyzdobić tą bramę i tą bramę dobrze by było też dokończyć. Ja może tutaj jeszcze od wewnątrz parę takich lampek dam, żeby to też ładnie od środka wyglądało. To dajmy sobie tu, dajmy sobie tutaj, dajmy sobie jeszcze jeden tutaj. Tylko czemu tu nie ma tej podkładki? Musimy fundament chyba jeszcze do tego zrobić. Jest to tu, nie tutaj. Ej, gdzie to jest? Dobra, to jest chyba tu. Tylko teraz się... Ej, jak to zrobić? Czemu to jest dziwne? Dziwne to jest, nie wiem czemu tak się stało. Nie mam pojęcia, mówiąc szczerze, dlaczego. No bo tu jest fundament i ten fundament jest wyższy. Chyba się tu coś nie zgadza. Dobra, widzowie, jeśli chodzi o nasze dzisiejsze ozdoby, no to zacznijmy od tego, co ja zrobiłem, czyli od prezentu. Prezent wygląda dokładnie w ten sposób, muszę coś zjeść. Czekajcie, weźmy sobie może to mięsko, przesuńmy i zjedzmy sobie jedną taką nóżkę. Ile dostaniemy? Dobra, połówkę, elegancko. Czyli tak, zacznijmy od Zakrzaka. Zakrzak zrobił świece, takie bardziej jak na torcie to wygląda. Ważne, że tutaj no coś się świeci. Ja zrobiłem prezent, przy którym byliśmy co dopiero. Mamy początek do miasta, czyli bramę też lekko oświetloną i to jest jedyne, co możemy zrobić. Dajcie znaka, jak wam się to podoba, a za niedługo przed wami będzie walka na to, kto zbuduje coś lepszego w 20 minut. Zostawiajcie łapy w górę, subskrybujcie kanał, wpisujcie nasze kody i wpadajcie na ten film, bo to jest ostatni odcinek, jak go jeszcze nie oglądaliście. Trzymajcie się, na razie, cześć! Hello!